Hola, como estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Ablo Espaniol. W kolejnym wakacyjnym odcinku, bo kontynuujemy cały czas naszą wakacyjną serię dotyczącą nauki języka hiszpańskiego przydatnego podczas urlopu na przykład. I w tym odcinku weźmiemy pod lupę hotel. Poznamy podstawowe słownictwo, które może nam się w hotelu przydać, oraz podstawowe zwroty i wyrażenia, dzięki którym na pewno w hiszpańskojęzycznym hotelu sobie poradzimy. O tym, jak zarezerwować hotel czy ogólnie urlop, całe wakacje, już mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, ale teraz, w ramach przypomnienia, wyobraźmy sobie sytuację, w której z jakiegoś powodu nie mamy gdzie przenocować i potrzebujemy zarezerwować pokój na zaraz. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach i tak większość rzeczy robi się przez internet, ale wyobraźmy sobie, że chcemy to zrobić w tradycyjny sposób i dodzwonić się do hotelowej recepcji. Uwierzcie mi, istnieją jeszcze ludzie, którzy tak robią. Kiedy już się do recepcji dodzwonimy, możemy zapytać na przykład Tienen habitaciones, ¿Tien habitaciones libres para esta noche? Czyli, czy mają Państwo wolne pokoje? Na tę noc. I jeśli mamy szczęście, możemy usłyszeć na przykład Si nos queda una doble, si nos queda una doble. Czyli dosłownie, tak, zostaje nam, została nam jedna dwójka. Jeden podwójny pokój, czyli w tym momencie wiemy, że będziemy mieli gdzie spać tej nocy. Ale możemy również usłyszeć: Lo siento, pero no nos, quedan habitaciones, libres. Lo siento, pero no nos quedan habitaciones libres. Czyli przykro mi, ale nie zostają nam, nie mamy żadnych wolnych pokoi. Ponadto, zanim zjawimy się w hotelu, możemy jeszcze recepcjonistę wypytać o różne ciekawe, interesujące nas rzeczy, które mogą się okazać bardzo potrzebne, jak na przykład. Donde puedo aparcar el kocie czyli gdzie mogę zaparkować samochód, albo El hotel tiene su aparcamiento propio? El hotel tiene su aparcamiento proprio, czyli czy hotel ma swój własny parking I możemy usłyszeć na przykład No pero hay un aparcamiento privado muy cerca No pero hay un aparcamiento privado muy cerca Czyli nie ale w pobliżu znajduje się parking prywatny w tym momencie jednak wiemy, że za parking będziemy musieli dodatkowo zapłacić. Ważne jest również, żeby przekazać recepcji informację co do tego, o której się w hotelu zjawimy. Zwłaszcza jeśli na przykład w rezerwacji podaliśmy jakąś konkretną godzinę i już wiemy, że nie zdążymy się zjawić w hotelu na czas, bo na przykład spóźnił się nam samolot. I jeśli wiemy, że zjawimy się naprawdę późno, warto zadzwonić, bo inaczej hotel może potraktować tę sytuację jako wypadek niepojawienia się przez gościa i wynająć nasz pokój komuś innemu. Możemy w takim przypadku powiedzieć na przykład Bamos a Vamos a llegar tarde. Nuestro vuelo está retrasado. Vamos a llegar tarde. Nuestro vuelo está retrasado. Przybędziemy późno w domyśle do hotelu. Nasz lot jest opóźniony. Albo Vamos a llegar a las dos de la noche. Vamos a llegar a las 2 de la noche. Czyli przyjedziemy o drugiej w nocy. I w tym momencie możemy usłyszeć na przykład. No se preocupe, la recepción está abierta las 24 horas. No se preocupe, la recepción está abierta las 24 horas. Czyli proszę się nie przejmować, recepcja jest otwarta 24 godziny. I kiedy już wreszcie pojawimy się w hotelu, na pewno będziemy mogli usłyszeć na przykład. Bienvenidos al Hotel Catalina. Bienvenidos al Hotel Catalina. Czyli witajcie w hotelu Catalina. I my możemy powiedzieć na przykład: Hola, buenas tardes. Tenemos una reserva a nombre de Kowalski. Hola, buenas tardes. Tenemos una reserva a nombre de Kowalski. Czyli: Dzień dobry, mamy rezerwację na nazwisko Kowalski. I recepcjonista może w tym momencie powiedzieć: Un segundito. Tengo que buscar su reserva en el sistema. Un segundito. Tengo que buscar su reserva en el sistema. Czyli dosłownie sekundkę muszę znaleźć pańską rezerwację w systemie. Jeśli obsługa recepcji miałaby problem ze znalezieniem naszej rezerwacji z powodu naszych trudnych polskich nazwisk, już wiecie, jak przeliterować wasze nazwiska. A jeśli jeszcze nie widzieliście odcinka o literowaniu, odsyłam do jego obejrzenia. I kiedy już recepcjonista znajdzie naszą rezerwację, na pewno da nam klucze i powie: Aki tienen las Aki tienen las diaves. Czyli tutaj mają Państwo klucze. I na pewno dowiemy się dalej. Su habitación se encuentra en la planta cuarta. Su habitación se encuentra en la planta cuarta. Czyli Państwa pokój znajduje się na czwartym piętrze. Innym słowem, na określenie piętra może być też piso. Możemy zatem usłyszeć en el piso cuarto. My możemy za to zapytać. Nuestra habitación tiene vista al mar. Nuestra habitación tiene vista al mar. Y I możemy Sí, su habitación tiene unas vistas magníficas. Sí, su habitación tiene unas vistas magníficas. Y dale, pewno, Este es el número de su habitación 404 y esta es la tarjeta de la luz. Este es el número de su habitación 404 y esta es la tarjeta de la luz. Czyli to jest numer państwa pokoju 404, a to jest karta do światła. Wiele hoteli ma bowiem system samowyłączania się światła, i żeby to światło utrzymać, należy włożyć kartę w odpowiednie miejsce. Dalej możemy na przykład usłyszeć. Cada vez que salgan del hotel, les rogamos que dejen las aquí en la recepción. Cada vez que del hotel, les rogamos que dejen las aquí en la recepción. Czyli za każdym razem, kiedy wyjdą Państwo z hotelu, prosimy, żeby zostawili Państwo klucze tutaj, w recepcji. Zawsze warto tak zrobić, zwłaszcza jeśli recepcja jest otwarta 24 godziny i wtedy nie trzeba się martwić o to, że się klucze zgubi. I dalej możemy usłyszeć na przykład... Tienen el desayuno incluido. Lo servimos aquí en la planta baja. Tienen el desayuno incluido. Lo servimos aquí en la planta baja. Czyli mają państwo wliczone śniadanie i y serwujemy je tutaj na dosłownie niskim piętrze, czyli na parterze. I y następnie na przykład el comedor está justo aquí. El comedor está justo aquí. Czyli jadalnia jest zaraz tutaj. A my, jeśli lubimy długo spać, możemy zapytać: qué hora sirven el desayuno? Hasta qué ora sirven el desayuno? Czyli do której godziny serwują państwo śniadanie? I możemy usłyszeć na przykład: Lo servimos desde las 7 hasta las 11. Lo servimos desde las 7 hasta las 11. Czyli podajemy je od 7 do 11. I dalej możemy zapytać: komu subimos a la habitación? Como subimos a la habitación, czyli jak możemy wjechać do pokoju. Albo wejść, jeśli mamy mało bagażu i jesteśmy bardziej wysportowani. I możemy w tym momencie usłyszeć na przykład... Aki tenemos los ascensores. Cuando estén en la cuarta planta, giren a la derecha. Aki tenemos los ascensores. Cuando estén en la planta cuarta, giren a la derecha. Czyli tutaj mamy windy... Kiedy będą Państwo na czwartym piętrze, proszę skręcić w prawo. Jeśli hotel oferuje więcej niż tylko śniadanie i mamy to wykupione w naszej rezerwacji, możemy powiedzieć: Creo que tenemos pensión completa. ¿Dónde está el restaurante? Creo que tenemos pensión completa. ¿Dónde está el restaurante? Czyli Wydaje mi się, że mamy pełne wyżywienie. Gdzie jest restauracja? I możemy usłyszeć na przykład: Este hotel no ofrece pensión completa. Ustedes tienen media pensión. Este hotel no ofrece pensión completa. Ustedes tienen media pensión. Czyli ten hotel nie ma w ofercie pełnego wyżywienia. Mają państwo tak zwany half board, czyli połowiczne wyżywienie. A więc śniadanie i kolacje. I dalej możemy usłyszeć: El restaurante está en la última planta y servimos la cena desde las 7 hasta las 10. El restaurante está en la última planta y servimos la cena desde las 7 hasta las 10. Czyli restauracja jest na ostatnim piętrze i y serwujemy kolację od 7 do 10. I możemy jeszcze dalej się dopytywać: ¿y dónde está la, y la piscina? Czyli, i gdzie jest basen? I możemy usłyszeć na przykład: La piscina está en el chotano. La piscina está en el sótano. Czyli, basen jest w piwnicy. Czy też na piętrze podziemnym, żeby brzmiało ładniej. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna na wakacjach dla każdego Polaka. Ustedes tienen todo incluido, hay tres bares abiertos desde las doce hasta la una de la noche. Ustedes tienen todo incluido, hay tres bares abiertos desde las doce hasta la una de la noche. Czyli mają Państwo ofertę all-inclusive. Są tu trzy bary otwarte od 12 do pierwszej w nocy. I jeśli rzeczywiście mamy all inclusive, na pewno dostaniemy coś takiego jak pulsera, la pulsera, czyli taka bransoletka, która będzie nas odznaczała od innych klientów, którzy na przykład takiej oferty all inclusive nie mają. I żeby dopełnić formalności, na pewno usłyszymy jeszcze, déjeme sacar una copia de documento de identidad. Déjeme sacar una copia de documento de identidad. Czyli proszę mi pozwolić zrobić kopię Pańskiego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Jeśli mamy w walizkach coś bardzo cennego, możemy też recepcjonistę zapytać. Hay una caja fuerte en las habitaciones. Hay una caja fuerte en las habitaciones. Czyli dosłownie: czy pokoje mają silną skrzynkę, a my powiemy raczej: czy pokoje mają safe. I możemy usłyszeć, na przykład: No pero tenemos una caja fuerte aquí. No pero tenemos una caja fuerte aquí. Czyli nie, ale mamy safe tutaj. I kiedy już znajdziemy swój pokój i wejdziemy do niego, mam nadzieję, że zawsze będzie nam się podobał, no ale niestety czasami tak nie jest. Może się zawsze okazać, że coś jest nie tak i będziemy musieli znowu skontaktować się z recepcją, żeby to naprawić. Możemy na przykład powiedzieć: Hemos pedido una cama de matrimonio y aquí tenemos dos individuales. Hemos pedido una cama de matrimonio y aquí tenemos dos individuales. Czyli zamawialiśmy łóżko małżeńskie, a tutaj mamy dwa pojedyncze. I jeszcze jak już jesteśmy przy temacie łóżek, necesitamos una cuna para el bebé. Necesitamos una cuna para el bebé. Czyli potrzebujemy łóżeczka dla dziecka, kołyski dla dziecka. Jeśli wchodzimy do pokoju i wydaje nam się, że nie jest on posprzątany, możemy powiedzieć la habitación no está arreglada. La habitación no está arreglada. Czyli dosłownie Pokój nie jest ułożony, poprawiony, czy też naprawiony, bo arreglar to też naprawiać, ale w tym znaczeniu oczywiście chodzi o niewysprzątany. Jeżeli potrzebujemy zamówić więcej gadżetów łóżkowych, możemy powiedzieć na przykład Puedo pedir una saba na extra, Puedo pedir una saba na extra, czyli mogę prosić dodatkowe prześcieradło, czy też taką powłoczkę, bo w hiszpańskich hotelach raczej nie znajdziemy koder. nie ma takiej potrzeby. Hiszpanie śpią najczęściej pomiędzy jednym prześcieradłem a drugim. A jeśli w nocy jest chłodno, co najwyżej na to kładą koc. Jeśli potrzebujemy dodatkowy koc, możemy powiedzieć: Necesitamos otra manta, necesitamos otra manta. Albo jeszcze inaczej: Puedo pedir otra almohada, puedo pedir otra almohada. Czyli mogę prosić dodatkową poduszkę. Po kilku dniach zaś, jeśli widzimy, że ręczniki nie zostały wymienione, możemy powiedzieć: Podrian Cambiar las toadzias? Podrian las toallas? Czyli mogliby Państwo wymienić mi ręczniki? Albo, kiedy jesteśmy w podbramkowej sytuacji, a nie dali nam za dużo papieru, możemy powiedzieć Necesito más papel higiénico. Necesito más papel higiénico. Czyli potrzebuję więcej papieru higienicznego, a my mówimy toaletowego. Możemy też zapytać "Tienen servicio de lavandería? Tienen servicio de lavandería? Czyli czy mają Państwo dosłownie serwis prania? I w takim momencie możemy usłyszeć na przykład Si deje ropa sucia en la bolsa detrás de la puerta. Si deje ropa sucia en la bolsa detrás de la puerta. Czyli tak, proszę zostawić swoje brudne ubrania w torbie za drzwiami. Często bowiem jeśli hotel ma pralnię, dostaniemy specjalną torbę, w którą będziemy mogli włożyć nasze rzeczy. Inaczej możemy jeszcze zapytać... My podrían lawar i y planciar esta kamisa. Y Czyli czy mogliby Państwo wyprać i wyprasować mi tę koszulę? W pokoju hotelowym możemy też napotkać na innego rodzaju problemy, które często wynikają z naszej niewiedzy albo z tego, że nie zostaliśmy dobrze poinformowani. Możemy na przykład zadzwonić do recepcji i powiedzieć, En mi habitación hace mucho frío, en mi habitación hace mucho frío, czyli, w moim pokoju jest bardzo zimno. I w tym momencie możemy usłyszeć, Sí, porque el aire acondicionado está puesto. Sí, porque el aire acondicionado está puesto. Czyli, tak, ponieważ klimatyzacja jest włączona. I dalej, na przykład, Tiene que bajar el aire con este mando. Tiene que bajar el aire con este mando. Czyli, dosłownie musi pan obniżyć, Powietrze tym pilotem. Możemy też mieć inny problem. Na przykład. Tengo un problema con la ducia. No sale agua caliente. Tengo un problema con la No sale agua caliente. Czyli mam problem z prysznicem. Dosłownie nie wychodzi gorąca woda. My raczej powiemy, że nie ma gorącej wody. Nie ma ciepłej wody. I w tym momencie możemy usłyszeć na przykład. Si sale caliente, pero hay que esperar un poco. Si sale caliente, pero hay que esperar un poco. Czyli tak, wychodzi gorąca, tylko trzeba trochę poczekać. I tak często może się zdarzyć w hiszpańskich hotelach czy mieszkaniach, że na gorącą wodę rzeczywiście trzeba trochę poczekać, bo bojlery nie są tutaj najlepszej jakości. Albo może się zdarzyć, że sami będziemy musieli włączyć bojler za każdym razem. W takiej sytuacji możemy usłyszeć... I can encender la caldera con este botón. I encender la caldera con este botón. Czyli trzeba włączyć boiler tym przyciskiem. Inaczej może to być też el calentador. El calentador. A w Meksyku nawet el boiler. El boiler. Jeśli jesteśmy z tych, którzy lubią siedzieć w pokoju hotelowym i oglądać na przykład telewizję, i mamy z nią problem, nie wiemy jak działa, możemy powiedzieć: Noszę komu la tele. Noszę komo la tele, czyli nie wiem, jak działa telewizor. Mam nadzieję jednak, że te problemy nie będą Wam się przydarzać na wakacjach, a my teraz przejdźmy do tej ostatniej części każdego pobytu, czyli do momentu, kiedy musimy hotel już opuszczać. Zanim to nastąpi, możemy zapytać na przykład: Aż takie rano, sztynermoszkę marciar, aż takie marciar, czyli do której godziny musimy dosłownie sobie pójść? Czy też po prostu wyjechać, opuścić hotel. I możemy usłyszeć na przykład Tienen que Abandonar la habitación hasta las doce". Tienen que Abandonar la habitación hasta las 12. Czyli muszą Państwo opuścić pokój do 12. Niektórzy lubią prosić o tak zwany late checkout, o późny checkout. I w tym momencie możemy zapytać, Podemos marcharnos un poquito más tarde? Podemos marcharnos un poquito más tarde czyli czy możemy opuścić pokój trochę później. I nawet jeśli nie dostaniemy takiej opcji, prawie zawsze będziemy mogli zostawić bagaże gdzieś w recepcji. I w takim momencie możemy zapytać Podemos de harlas maletas aquí? Podemos de harlas maletas aquí? Czyli czy możemy zostawić walizki tutaj? I usłyszymy zapewne Si, sí, claro, yo las llevo a la consigna. Si, sí, claro, yo las llevo a la consigna. Czyli tak, oczywiście, zaniosę je do przechowalni. I na sam koniec możemy powiedzieć me puede preparar la cuenta, por favor? me puede preparar la cuenta, por favor? Czyli czym mógłby mi pan przygotować rachunek? Jeśli oczywiście nie zapłaciliśmy wcześniej. I w tym momencie wypada oddać już klucze. I teraz możemy powiedzieć na przykład aquí tiene las llaves, muchas gracias. aquí tiene las llaves, muchas gracias. Czyli tutaj ma pan klucze, bardzo dziękuję. I tym samym dobrnęliśmy do końca naszej hotelowej przygody, naszego hotelowego pobytu. Ten akurat był bardzo problemowy i okazaliśmy się dość wymagającymi klientami. Mam nadzieję, że takich problemów będziecie mieli jak najmniej, ale wydawało mi się, że warto takie słownictwo i zwroty poznać. Jeśli macie jakieś ciekawe przygody związane z hotelarstwem w krajach hiszpańskojęzycznych, podzielcie się nimi w komentarzach. Jeśli jedziecie gdzieś na wakacje, podzielcie się, pochwalcie się tym również. A ja tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie tego kolejnego wakacyjnego odcinka. Dziękuję bardzo moim patronom, których możecie podziwiać na tej tablicy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam do odwiedzenia mojego profilu na patronite.pl oraz do kliknięcia przycisku Subskrybuj, aby mieć stały dostęp do nowych filmików a jeszcze lepiej będzie jak klikniecie ten dzwoneczek, który znajdziecie zaraz przy przycisku subskrybuj, bo dzięki niemu będzie większa szansa na to, że otrzymacie powiadomienia o tym, kiedy wstawię nowy filmik. No i to by było na tyle. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia w kolejnym wakacyjnym odcinku. Gracias i aż dołego.